Mateusz, jesteśmy po sparingu z Szachtarem Donieck. Jak ocenisz to spotkanie? No, na pewno dla Was, dla zawodników KKS-u Tychy, no to ogromne przeżycie zagrać z zawodnikami, którzy 3 dni temu grali jeszcze w Lidze Mistrzów. No, oczywiście jest to duże przeżycie dla każdego z nas, ale no, na boisku później już co, no nie mogliśmy patrzeć na nich, że grali w Lidze Mistrzów 3 dni temu, tylko staraliśmy się grać z nimi jak równy z równym. No. Ty to spotkanie na pewno szczególnie zapamiętasz, bo strzeliłeś tam jedyną bramkę. No tak, no miłe przeżycie, strzelić bramkę drużynie, która parę dni temu grała w Lidze Mistrzów. No ale nie ma co popadać w zachwyt, no po prostu ciężka praca, którą wykonujemy z trenerami i to, co ciągle powtarzają konsekwentnie. I przynosi to po prostu owoce, no by tak dalej i też udawało się strzelać bramki w lidze. Możesz wyjaśnić, o co chodzi z tą cieszynką, bo to już drugi raz, jak wykonałeś po bramce taką cieszynkę? Cieszynka jest dla trenera Popiela, który tak naprawdę przy każdych ćwiczeniach stabilizacyjnych gdzieś tam ciśnie mnie, żebym wykonywał coraz lepiej te ćwiczenia, bo gdzieś tam mam jakieś braki z tym i to jest takie pokazanie w żartobliwy sposób, że dzięki tym ćwiczeniom trenera właśnie strzelam bramki. Za Wami pierwszy tydzień obozu, jak ocenisz te pierwsze dni, pierwsze 7 dni? No obóz, na początku myślałem, że będzie troszeczkę lżej, gdzieś tam myślałem, że 2 treningi dziennie będą, ale trenerzy szybko wybili po pierwszym dniu obozu to mi z głowy i naprawdę mega ciężko. Teraz mamy jeden dzień wolnego jutro, tak, więc gdzieś myślę, że puszczą nogi, troszeczkę będą luźniejsze i znowu czeka nas drugi tydzień ciężkiej pracy. No.